Cześć, to znowu ja, Mangonow, a to jest już druga część czwartego odcinka Zagrajmy w Silent Hill 3. Tak, i wiem już co chyba trzeba zrobić. A mianowicie, domyślam się czego nie zrobiłem. Jeszcze. Może to nie będzie tak nudny odcinek jak się wydawało. Wychodź. Okej. Pójdziemy sobie na to trzecie piętro, bo jak się domyśliłem, i wy pewnie też, nie użyłem na drzwiach na trzecim piętrze, nie użyłem tego, no, kamyka, brylanta, nie wiem co to jest, tej błyskotki. Tylko pytanie, gdzie to jest wyjście, gdzie to było wyjście, ten wyjście, dobrze, dobrze idziemy. Otwieraj drzwi, Heather, tak, pójdziemy tędy. I do trzeciego piętra. Okej, wychodź tędy, dobrze, ale nie tu, o, tu. Ja. Gdzie skórki? O nie. Są dwa czy jeden? Jeden został. Innego zabiliśmy. Zobaczmy, gdzie mamy iść. Dobrze, idziemy. I tu, Heather, skręcaj. Znakomicie. Jesteś mądrą dziewczynką. I tu sobie zapiszemy grę. Wybaczcie, że tak zapisuję grę. Ale nie wiem, co będzie za tymi drzwiami, bo wyglądają podejrzanie i obawiam się, że tam możemy mieć właśnie pierwszego bossa. Przynajmniej z solucji wyczytałem wcześniej, że mamy mieć gdzieś bossa. Myślałem, że bossa już mieliśmy, ale okazało się, że to są zwykłe kosiarki. Tak więc boss dopiero nas czeka tutaj. Nie zabijam tego tutaj pana. Żyjemy. Okej. Dostaliśmy się do drzwi. I muzyka robi się coraz gorsza, coraz straszniejsza, ja już dostaję zawału. Jak przyjdzie po mnie karetka, to nie zdziwcie się, że zakończę wcześniej odcinek. Naprawdę, ja się coraz bardziej boję. O kurde, Heather. Chodź. Okej, godzina schodzenia u Heather. Możecie być tego pewni. Chodź, chodź. Napiję się mojego soczku. Doskonale. Teraz jest je Heather. I nareszcie będzie koniec tej gry. Tak. Nie, musi być to jakiś pasztet z glutem na ryju. Ja nie mogę. Super. Mamy bossa, tak, słuchajcie, mamy bossa. Nie będę na razie zapisywał gry, mamy zapisane w tamtym momencie. Właśnie nie wiem do końca co on tu robi. I... A, bije Heather ziemią. Ej, czemu on wyszedł ze swojej norki? Potworzę ją, wróć! Co on chce zrobić naszej Heather? Heather, przeładuj broń. Dobrze. Czemu ma... Co? Nie. Tylko nie tak ma łamo.
Którędy widzisz? Który... O kurde, dziadu, nie wychodź wtedy. Tak, masz cela, header. To zostawimy na następne starcie. Wciągamy rurę. Zobaczymy, czy może zjeść header nam. Czy on może nam zjeść header? O kurde. Tego się nie spodziewałem. Header, wstań! 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 Header, dobrze. Jesteśmy pewnie bardzo ciężko ranni. Zobaczmy. Zużyjemy to. I to. Super. To było mocne. Najwyżej będę musiał wczytać jeszcze raz. No kurde! Czemu gryziesz header? Aż tak ci smakuje? Ty dziwny glucie? Zostaw nam header! Ona jest nietykalna. To jest bohater... Kurde! Bohaterka Silent Hill. Ona jest nietykalna. Każdy bohater jest nietykalny. Zwłaszcza ona. Obyś teraz zginął. Chyba muszę do niego strzelać, jak otworzy mu się ryj. Wiecie, kogo mi trochę przypomina? Może to jest śmieszne, ale przypomina mi trochę Jabbę. Tak, Jabba Hutt z Star Wars. Okej. Jest! Zabiliśmy go dwoma strzałami ostatnimi. Nie żyjesz. Doskonale. I kto się teraz śmieje? I kto się teraz śmieje? Dobra, koniec. Jeszcze napiję się soku. Trochę się rozgadałem. No, okej. Coś mi podpowiada, żeby tu wejść. Ale co, to nie wiem. A centrum handlowe wygląda normalnie. Nie wiem czemu, ale chciałem tam wejść. Ale okej. Sprawdźmy mapę. Header, co my mamy tu do zwiedzenia? Co masz tu otwarte w ogóle? Nic nie masz chyba otwarte. Tu są zamknięte drzwi. Okej, patrzymy dalej, patrzymy dalej. Tu mamy coś, sklep dla koni. Nie wiem, po co sklep dla koni, czy tam dla zwierząt. W sumie dla zwierząt jest to oczywiste, ale dla koni, jeżeli to jest dla koni, to jest nienormalne. Tędy musimy przejść. I gdzie? I przed siebie. No okej, ludzie, ale zanim stąd wyjdziemy, o ile wyjdziemy, czekajcie, jeszcze sprawdzę. Tu jest jakieś wejście, ale... O, da się wyjść. Heather! It's you. What just happened? You must be one of them. What did I do? And what do you mean by one of them? You're in on this with that Claudia, aren't you? Claudia? What about her? She asked me to find you, that's all. So you are one of them. Claudia did. All that? Look, I was just hired to find you. I'm not on anybody's side. I don't know anything about this. Why don't you start by telling me what happened here? And that monster, what the hell was that? I don't know any more than you do. All I know is that things are getting really screwy around here, and I got a weird feeling it's got something to do with me. Maybe you're just an innocent bystander, but I can't feel sorry for you because you dragged me into this. If you hadn't found me... What are you talking about? What's so special about you anyway?
If I knew that, I wouldn't be so confused, would I? I know there's something. Something I've been running from and forgot for a long time. I do. How if I know? Okej, słuchajcie. Zapraszam was do trzeciej części odcinka czwartego. No to widzimy się za chwilę.